Cześć wszystkim. Na tym kanale sprawdzam różnorakie strony, które mi podsyłacie. Robię to, abyście wy nie musieli. Dzisiejszy temat odcinka to jak odzyskać konto na Facebooku, bez maila i telefonu. Czy to możliwe? Czy warto? Dowiesz się w tym odcinku. Wiadomo, nic nie jest pewne i lepiej dmuchać na zimne. Dlatego właśnie powstał ten film, abyście to wy nie musieli sprawdzać. Okej, a więc przejdźmy do strony. Link do strony znajdziesz w opisie lub w przypiętym komentarzu. Co to za strona? Jest to strona, która oferuje dostęp do bazy poradników na masę tematów, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dużym plusem jest to, że na stronie nie musimy podawać hasła czy innych poufnych danych do konta. Jeżeli jakaś strona wymaga podawania danych do konta, to wiedz, że to scam. W życiu nie poleciłbym czegoś, co by wymagało podawania prywatnych danych. Dobrze, przejdźmy teraz do poradnika. Jak odzyskać konto na Facebooku? Możemy wyszukać go poprzez wyszukiwarkę u góry strony lub ręcznie znaleźć. I jesteśmy na stronie. Jak widać, znajduje się tutaj tytuł strony i ogólny jej opis. Aby przejść dalej, należy kliknąć w czerwony przycisk Pobierz poradnik. Jak widać, zostaliśmy przekierowani do strony, z której będziemy mogli odebrać nasz poradnik. Kliknijmy teraz w Pobierz przez przeglądarkę. Aha, czyli teraz mam wysłać SMS-a o takiej treści na numer tutaj podany. No to chyba nie pozostaje mi nic innego jak takowego SMS-ka wysłać, a następnie przepisać kod, jaki otrzymam. No dobrze, kodzik przepisany. To klikamy teraz przycisk Dalej. Dziękujemy. Za chwilę rozpocznie się pobieranie. Aha, no to czekamy. Jak widać, udało mi się odzyskać stare konto na Facebooku. Przyznam szczerze, że bardzo długo szukałem sposobu, jak odzyskać konto bez znajomości maila czy telefonu i dzięki tej stronie w końcu mi się udało. Polecam również zapoznać się z innymi lifehackami na stronie, ponieważ korzystając z nich masz pewność, że zadziałają. Świetna strona. Mam nadzieję, że będzie istnieć jak najdłużej. Ta strona to podstawa dla każdego użytkownika internetu. Wiele wnosi do naszej społeczności, więc podsumowując, strona naprawdę warta uwagi. Co mogę jeszcze dodać? Korzystajcie póki możecie. W przypiętym komentarzu czy w opisie filmu umieszczę link wraz z informacją, czy sposób działa dalej. Bo wiadomo, nic nie trwa wiecznie, więc wypadałoby dać znać, jeżeli coś się zmieni czy przestanie działać. Jeżeli chcesz, abym sprawdził inną stronkę, to napisz w komentarzu. Sprawdzę i nagram to. Jeżeli filmik Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka i suba. To naprawdę pomaga. To ja się teraz z Wami żegnam i życzę udanych łowów. Cześć!